drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest Patryk Liczek. Proszę o zadawanie pytań. Cześć, wiecie, z polskiej konferencji prasowej, to ja może zacznę. Mam takie pytanie bardzo wprost. No, utrzymacie się? No na pewno ta runda, która była, no to nikt sobie na pewno i tak nie wyobrażał, że będziemy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, że jesteśmy na dole tabeli, ale każdy sobie z nas daje sprawę, w jakim miejscu jesteśmy i o co tak naprawdę walczymy, więc ten okres, który teraz był, na pewno mocno wykorzystaliśmy na to, żeby się przygotować i walczyć o to, żeby, no można tak powiedzieć, żeby się utrzymać, ale ja wierzę cały czas w to, że my jako drużyna na pewno możemy być na wyższym miejscu niż na tym, co jesteśmy, i chcemy to już pokazać w tym pierwszym meczu, że po prostu ta runda wcześniejsza była nieudana, a teraz czeka nas na pewno coś lepszego i tym chcemy udowodnić wszystkim i pokazać to na Murawie. Był taki mecz w poprzednim sezonie, kiedy Piast się bronił przed spadkiem z Termaliką na koniec. Z tego składu zostałeś ty i Kuba Czerwiński, tego grającego w tym meczu. To pamiętasz tą atmosferę do końca wtedy? No to tam było akurat do ostatniego meczu, że walczyliśmy o utrzymanie i ten ostatni mecz tak naprawdę był decydujący. Tutaj ta sytuacja jest troszkę inna, bo tak naprawdę jest 17 meczów przed nami i na pewno od tego pierwszego meczu będziemy chcieli pokazać swoją jakość i że te dwa obozy, które mieliśmy, że zostały wykorzystane na maksa, więc tutaj na pewno jest troszkę więcej czasu. No, pamiętam dobrze tamten sezon, na pewno nie było nam miło patrzeć na to, że możemy spaść i że będziemy walczyć do ostatniego meczu, ale no udało się też w tamtym przypadku nam utrzymać, a tak jak mówię, no teraz będziemy walczyć o to, żeby ta runda wyglądała na pewno dużo lepiej, a wiem, że stać naszą drużynę na to, żeby już teraz w niedzielę zacząć punktować i iść do góry w tabeli. Grzegorz Budziak, Patryk, pracowaliście przez ponad 2 miesiące z nowym trenerem. Czy dużo się zmieniło w tych treningach? Coś innego trener Wukowicz kładzie nacisk? Czy to są podobne zajęcia jak Waldemar Podlańskie? Tutaj wiadomo, każdy trener ma swoją szkołę, każdy trener do treningów podchodzi inaczej. Przerabiałem już tak naprawdę różnych trenerów i od każdego trenera można coś wyciągnąć. Nie chciałbym się zagłębiać jakoś w szczegóły, jaka praca była wykonana z trenerem Fornalikiem, jaka jest teraz wykonywana z trenerem Wukowiczem. My jesteśmy od tego, żeby przyjść na trening, być gotowym, pracować w 100%, oddać wszystko na treningu, a później zacząć ligę, żeby, no mówię, te miejsce było na pewno lepsze i pokazać lepszy futbol. Mi brakowało za kadencji Waldemara Fornalika, przynajmniej w ostatnim czasie, strzałów z dystansu, taki prosty element. Na sparingach tych uderzeń z dystansu było więcej. To był element ćwiczony, czy po prostu? No na pewno skupiliśmy się nad różnymi aspektami z trenerem Wukowiczem, żeby poprawić, żeby ta nasza gra wyglądała też dużo lepiej. Nacisk na strzały też na pewno był, bo tak jak mówię, no były dwa obozy, gdzie popracowaliśmy, było też czas na to, żeby po treningu zostać i potrenować te strzały z dystansu. I w sparingach też się to pojawiło, więc jeżeli jest okazja, no to uważam, że warto jednak podejmować te decyzje uderzeń, bo tak jak mówię, no może było ich troszkę za mało, a mamy zawodników do tego, żeby uderzyć z dystansu, żeby pokazać, że tam też jesteśmy groźni. Brak dużych zmian w składzie, to twoim zdaniem plus czy minus? Bo z jednej strony ta rywalizacja będzie mniejsza, z drugiej strony zgranie, tak? Czy rywalizacja będzie mniejsza? Myślę, że nie, bo odkąd przyszedł trener Wukowicz, to powiedział na samym początku, że każdy ma czystą kartę, każdy zaczyna, można powiedzieć, od początku, że te dwa obozy też pokażą trenerowi, jak to wszystko będzie wyglądało i ta rywalizacja była, jest i będzie do tej pory. Każdy z zawodników zdaje sobie z tego sprawę. I myślę, że te dwa obozy na pewno też pokazały, że każdy jest teraz w dobrej dyspozycji i o ten skład trzeba się bić z dnia na dzień, więc na pewno to jest fajne, że ta rywalizacja jest i na pewno będzie. Jagiellonia, już analizowaliście rywala, już tak? Delikatnie przeanalizowaliśmy rywala, ale mamy jeszcze na to też jutrzejszy dzień. Dzisiaj też troszkę typowo już pod Jagiellonię i mówię, i czekamy na ten mecz niedzielny.
Piotrek wspomniał o tym, że... Wojtek Maciek, Radia Remafit. Piotrek wspomniał o tym, że masz trochę doświadczenia tej walki o utrzymanie. Ty gdzieś wracasz do tego i faktycznie próbujesz sobie przypomnieć, jak to było, jak się nastawić mentalnie, no bo tu teraz właściwie tak każdy mecz to będzie trochę na noże. Nie, jakoś nie za bardzo wracam do tamtych wspomnień, bo nie były to na pewno miłe wspomnienia, bo był to na pewno dla mnie i dla drużyny trudny okres, bo walczyć do ostatniego meczu o to, żeby być albo nie być, no to naprawdę jest trudne. Jest ciężko też sobie to w głowach poukładać, gdy przegrywasz. No jest to na pewno ciężkie i uważam, że tamten okres też był taki trochę dla nas nieszczęśliwy, bo z tego co pamiętam, stwarzaliśmy sobie dosyć dużo sytuacji w meczach, ale nie chciało wpaść i tak naprawdę dopiero ten worek taki goli rozstrzelał się w tym ostatnim meczu o utrzymanie, więc tak jak mówię, jesteśmy teraz troszkę w lepszej sytuacji niż wtedy, bo jest jeszcze 17 meczów przed nami i jest do ugrania sporo punktów, ale nie myślę na razie o tym, co było tak naprawdę parę lat temu. Skupiamy się teraz, co jest tutaj dzisiaj i to, co będzie w niedzielę. Zawsze ja mam takie poczucie, nie wiem, czy potwierdzisz to jako zawodnik, że jak przychodzi nowy trener, z którym jeszcze nigdy nie miałeś do czynienia, no to jest trochę pewna niewiadoma, co będzie, jak będzie i tak dalej. Czy ten okres pozwolił, ten okres dwóch obozów, o którym też mówisz, pozwolił wam się trochę bardziej zżyć po prostu z trenerem Łukowiczem i go lepiej poznać jako człowieka i wiecie, że to jest, wiadomo, jak jest praca, to jest praca, ale to jest też równy gość poza wojskiem. No oczywiście, że tak było, bo my dosyć wcześnie tak naprawdę zaczęliśmy te przygotowania, można powiedzieć taki dłuższy okres przygotowawczy za nami, ponieważ pod koniec listopada dostaliśmy rozpiski, które mieliśmy już do wykonania. Było 6 treningów do zrobienia i początek grudnia zaczęliśmy treningi, więc myślę, że te 2 miesiące na pewno i trener poznał bliżej każdego zawodnika. My też poznaliśmy, jak trener chce pracować, na co zwraca uwagę, więc na pewno my jako drużyna i trener na pewno jesteśmy teraz bliżej, jesteśmy bardziej zżyci. I myślę, że te dwa obozy też pokazały to, że faktycznie już jest ta grupa bardziej, można powiedzieć, tak scalona i na pewno będzie to szło w dobrym kierunku. A wy jakoś specjalnie pracujecie też nad mentalnością? Dużo się generalnie o niej mówi w sporcie, no i tak sobie wyobrażam, że w momencie, kiedy walczysz o utrzymanie, jesteś w tej strefie spadkowej, no to nie jest łatwy moment, więc gdzieś na tą głowę też trzeba wpłynąć. No na pewno nie jest to łatwy moment. Myślę, że tutaj bardziej mentalnie to indywidualnie można też popracować nad tym. Jeżeli ktoś chce i czuje taką potrzebę, no to jak najbardziej można popracować nad tym mentalnie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że mnie raczej mentalnie chyba już raczej nic nie zaskoczy po tych moich sytuacjach, które miałem związanych z sercem, więc ja tam mówię, no już troszkę inaczej też na to wszystko patrzę, ale tak jak mówię, no jeżeli ktoś potrzebuje, to nie ma żadnej przeszkody, żeby z takiego treningu mentalnego skorzystać, ale wiem i widzę po chłopakach, że każdy z nas wierzy w to, że na pewno teraz ta runda będzie dużo lepsza i że powalczymy o to, żeby faktycznie pokazać się z dużo lepszej strony i w tym niedzielnym meczu, żeby już wyglądało to na pewno dobrze. U Ciebie też zmiany w domu, w rodzinie, to wpływa jakoś? No jest tam wiadomo, jest to czekanie na to, aż córeczka przyjdzie na świat, więc wiadomo, teraz trening treningiem, ale też trzeba, wracając do domu, troszkę zadbać o żonę, bo już ten termin niedługo będzie się zbliżał, więc na pewno coś szczęśliwego i super dla mnie. Ale tak jak mówię, gdy przyjeżdżam do klubu, gdy jest praca do wykonania, to zostawiam serce tutaj w klubie, zostawiam wszystkie siły. I wiadomo, po treningu, gdy się wraca do domu, to wiadomo, spędzenie czasu teraz z żoną, niedługo już z córeczką, więc te dni początkowe myślę, że będą ciężkie, bo wiadomo, jak to małe dziecko się urodzi, to troszkę myślę, że tego wstawania w nocy będzie, ale tak jak mówię, no robota w klubie, a w domu wiadomo, rodzina. A na kiedy termin? 10 maj. Jeszcze chciałem zapytać, jak swoją formę oceniasz, bo jak przychodziłeś tutaj, to nie wiem jak dla Ciebie, ale może dla kibiców, była ona niewiadomą. Pograłeś, potrenowałeś, teraz się czujesz w lepszej dyspozycji niż na końcu sierpnia? No na pewno myślę, że ta dyspozycja moja z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, myślę, że będzie rosła, bo wiemy jak to jest nie grać w piłkę półtora roku. Trenować indywidualnie, no to na pewno nie jest to samo, co trening z drużyną i mecz, bo to na pewno nic mi nie odda, ten czas, który straciłem, więc no wszedłem wtedy do drużyny dosyć szybko, udało mi się też zebrać te pierwsze minuty, później już można powiedzieć większość ilość czasu udało się też spędzić na boisku, a teraz myślę, że te 2 miesiące też były dla mnie ważne, bo cały czas trenowałem z drużyną, cały czas, tak jak mówię, no
ta piłka na pewno dużo, dużo szybsza, dużo intensywniejsze też treningi niż mogłem wykonać je sam. I tak jak mówię, no, życzyłbym sobie tego, żeby ta moja forma rosła i szła do przodu, a później będziemy myśleć, co dalej. Są kolejne pytania? Jeśli nie, to dziękuję i widzimy się w niedzielę. Dziękuję.